Ponad 40 młodych ludzi wzięło udział w drugiej edycji Uniwersytetu Liderów. Podczas nauki postawiono na rozwój kompetencji miękkich w zarządzaniu ludźmi. W ramach tego mamy na przykład budowanie zespołu, praca w grupie, kierowanie takim zespołem, umiejętność argumentowania, dyskutowania, przekonywania do swoich racji. To są takie kompetencje, takie umiejętności, które są potrzebne każdemu człowiekowi, niezależnie od tego, czym się zajmuje, w jakiej dziedzinie działa. Chciałem sprawdzić, jakie są już moje umiejętności jakby przywódczej, zarządcze, ale chciałem też dowiedzieć się dużo nowych rzeczy na ten temat, jak to robić w nowoczesny, sprawny sposób. Wykładowcy mówili bardzo ciekawie i uczyliśmy się głównie właśnie, jak zarządzać ludźmi, jak pracować w grupach. Warsztaty też były bardzo fajne, ponieważ mogłam współpracować w grupie z innymi ludźmi. Uważamy, że jak się takiego lidera z grupy wyłuska już na etapie szkoły podstawowej albo przełomu szkoły podstawowej i szkoły średniej, to jest szansa, żeby zaszczepić w nim nowe chęci i inny potencjał do działania. Komunikowanie się z innymi i praca to jest ważna część w naszym życiu, bo też nie można robić wszystkiego samodzielnie samemu. Młodzi liderzy mieli także zajęcia w terenie, między innymi w nadleśnictwie Świeradów. Młodzi ludzie poznali nadleśnictwo jako przedsiębiorstwo, jako instytucję, która realizuje jakiś szerszy plan w dłuższym okresie czasu. Nie jest to tylko wycieczka do lasu, tylko jest to celowe działanie nakierowane na zachowanie lasu jako ekosystemu dla przyszłych pokoleń. Zainteresowanie projektem rośnie. W tym roku było to 15 szkół od Zgorzelca do Jeleniej Góry. Już trwają prace nad przygotowaniem trzeciej odsłony Uniwersytetu Liderów.